bez bagaży w taką podróż? Jakoś tak. Nie wiem. Nie mam jej już. Co to panią obchodzi? A pani po co one? Po co mi bagaże? Ach, chłopcze, nie wiesz, jak ja kocham rodzinę. Lubię nosić bagaże i rodzinę blisko serca. Zawsze o nich myślę i lubię ich mieć przy sobie. Dlaczego znajdujesz się w tym pociągu? Nie wiem, dlaczego tu jestem, co wolę. Nie wiem też, co chcę, czego pragnę. Ja nic nie wiem. Ja nic nie pamiętam. Spokojnie, chłopcze. Dopiero dorastasz i pewnie się jeszcze uczysz, co? Nie, to znaczy powinienem teraz chodzić do liceum, ale pani, to znaczy babcia Zeryfilia wie, jak to jest. Narkotyki, papierosy, alkohol, złe towarzystwo. Wszyscy mi to powtarzają, wszyscy dookoła. Słuchać się już tego nie dało. Rzuciłem szkołę i uciekłem z domu. Dlatego też chyba siedzę w tym pociągu, ale nie jestem pewien. Nie wiem, nie pamiętam. Zaraz kolejny przystanek. Szukam mamusi. Czy ktoś ją widział? Oczywiście, że nie. Bo ją zabiłem! Dokąd jedzie ten pociąg? Jestem taki samotny. Ten pociąg jedzie do piekła. A dlaczego, babciu, jedziesz tym pociągiem? Bo do piekła idą tylko ci ludzie. Co zrobiłaś? Ja... kochałam swoją rodzinę, ale mnie zdradzili. Chcieli oddać do domu starców. Zdradzili mnie, ale ja im wybaczyłam. Złe. Bardzo złe, babciu. Syt mówi, że odpadasz. Siedź, gdzie siedzisz, staruchu. To odpowiednie miejsce dla ciebie. A pan? A pan kogo przemielił? Ja, Biggie, jestem szefem wielkiej mafii, handlującej bronią i narkotykami. Sterroryzowałem kilkadziesiąt miast, zabiłem tysiące ludzi i otrułem swoją kiepską mieszanką kokainy drugie tyle. Haha! Źle zrobiłeś! Krzyż na plecy i przez wieś! Odpadasz! Dobrze! Dobrze, niech cierpią! Niech się dzieje źle, bo malutki se tak właśnie chce! A co Kulfon przeskrobał, że zaszczycił nasz pociąg donikąd? No właśnie, co ja takiego złego zrobiłem? No, mówże wreszcie! Nic. Co nic? Nic złego nie zrobiłem, jestem tu przypadkiem. Błąd! Gadaj wreszcie! Boże, powróciłeś, synku. Proszę, nie bierz więcej narkotyków, bo znowuż to się tak skończy.